Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś Eurowizja 2022. Za nami finał tegorocznego konkursu Eurowizji, ale o tym trochę później. Na początek turniej WTA 1000 w Rzymie. Zakończył się turniej WTA w Rzymie i Iga Świątek zwyciężyła po raz kolejny. I po raz pierwszy w karierze obroniła tytuł sprzed roku, zwyciężając po raz piąty z rzędu w cyklu WTA. W finale pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 6-2, 6-2. I nadal pozostaje liderką rankingu WTA. Jej obecna seria zwycięstw wynosi 28. No i przed ligą kolejny turniej Roland Garros, który będzie rozgrywany od 22 maja do 5 czerwca. A teraz inny temat, Billboard Music Awards 2022. Zostały rozdane tegoroczne Billboard Music Awards. Statuetki przyznawane są od 1990 roku, a zestawienie oparte jest na corocznym podsumowaniu Billboardu. W minioną niedzielę w gmachu MGM Grand Arena w Las Vegas gromadziły się największe gwiazdy muzyki. Rekordzistami pod względem nominacji okazali się The Weeknd, 17 nominacji, i Doja Cat, która otrzymała ich 14. Jeżeli chodzi o zwycięzców w najważniejszych kategoriach, najlepszym artystą okazał się Drake, najlepszym nowym artystą Olivia Rodrigo, najlepszym męskim artystą Drake, najlepsza artystka Olivia Rodrigo, najlepszy duet grupa BTS, Top Billboard 200 Artist Taylor Swift, Top Hot 100 Artist Olivia Rodrigo, najlepszy artysta w streamingu Olivia Rodrigo, najlepszy artysta w sprzedaży BTS, najlepszy radiowy artysta Olivia Rodrigo, Top Billboard Global 200 Olivia Rodrigo, Top Billboard Global Artist Ed Sheeran, najlepsza trasa koncertowa to The Rolling Stones No Filter Tour, najlepszy artysta R&B Doja Cat, najlepszy męski artysta R&B The Weeknd, najlepsza artystka R&B Doja Cat, najlepsza trasa koncertowa R&B Bruno Mars, Bruno Mars at the Park MGM, najlepszy artysta rap Drake, najlepszy męski artysta rap Drake, najlepsza artystka rap Megan Thee Stallion, najlepszy artysta rockowy Glass Animals, najlepsza rockowa trasa koncertowa The Rolling Stones No Filter Tour, najlepszy artysta muzyki tanecznej elektronicznej Lady Gaga. Teraz nagrody za płyty Top Billboard 200 Album Olivia Rodrigo Sour, najlepszy soundtrack Encanto, najlepszy album R&B Doja Cat Planet Her, najlepszy album rap Drake i Certified Lover Boy, najlepszy album country Taylor Swift Red Taylor's Version, najlepszy album rockowy 21 Pilots Scared and Icy. Teraz nagrody za piosenki Top Hot 100 Song The Kid LAROI i Justin Bieber Stay, najlepsza piosenka w streamie The Kid LAROI i Justin Bieber Stay, najlepsza piosenka w sprzedaży BTS Butter, najlepsza piosenka radiowa Dua Lipa Levitating, najlepsza współpraca The Kid LAROI i Justin Bieber Stay, Top Billboard Global 200 The Kid LAROI i Justin Bieber Stay, Top Billboard Global The Kid LAROI i Justin Bieber Stay, Top Viral Song Doja Cat featuring SZA Kiss Me More, najlepsza piosenka R&B to Silk Sonic Bruno Mars Anderson i Pac Leave the Door Open, najlepsza piosenka rap Lil Nas X featuring Jack Harlow Industry Baby i najlepsza piosenka rockowa Måneskin Begging. A teraz przechodzę do tematu dzisiejszego odcinka, czyli konkursu piosenki Eurowizji 2022 w Turynie. W sobotę 14 maja odbył się 66. finał konkursu piosenki Eurowizji. Po zeszłorocznym zwycięstwie zespołu Måneskin, tegoroczny konkurs odbył się we Włoszech, a konkretnie w Turynie. No i zgodnie z przewidywaniami bukmacherów, zaskoczenia nie było. Zwyciężyła reprezentacja Ukrainy, Kalusz Orkiestra z piosenką Stefania.
choć po werdyktach krajowych jury ten zespół zajmował 4. miejsce. Oczywiście niektórzy zastanawiają się, czy ten zespół osiągnąłby taki sukces, gdyby nie wojna w Ukrainie, choć piosenka u Buchmacherów nawet przed wojną stała dość wysoko. Widać, że ta piosenka, Stefania, porwała widzów w całej Europie. Utwór łączy folk z bardziej współczesnymi stylami, no oczywiście przede wszystkim z rapem. I rzeczywiście ten utwór wyróżniał się na tle tych utworów, które były w tym roku prezentowane właśnie tym swoim brzmieniem, bo były tam właśnie odgrywane takie fragmenty na jakimś takim flecie czy coś w tym stylu, że rzeczywiście ten występ był unikatowy. Jak z utworu stanowiący hołd dla matki jednego z twórców piosenki, można w obecnej sytuacji odbierać w bardziej dużo uniwersalnym kontekście. Tym bardziej, że nie tak dawno pojawił się teledysk, który został nagrany nie tak dawno w zniszczonych miejscowościach na Ukrainie, przez co ten utwór stał się jeszcze bardziej poruszający. Jeżeli chodzi o reprezentanta Polski, wymieniany w gronie faworytów Krystian Ochman ostatecznie zajął 12. miejsce. No i jest to pierwszy udział w finale Polski od 2016 roku, kiedy to Michał Szpak zajął 8. miejsce. No jeżeli chodzi o punktację dla Polski, to te krajowe jury z poszczególnych państw znali łącznie 46 punktów. Lepiej okazało się w głosowaniu widzów, bo Polska otrzymała 151 punktów. Jeżeli chodzi o czołówkę, to drugie miejsce zajął Sam Ryder z Wielkiej Brytanii, który początkowo prowadził w głosowaniach jury, bo zdobył aż 283 punkty. Ale pewnie nikt się nie spodziewał, że Ukraina zdobędzie od widzów aż 439 punktów, sprzedając wszystkich i plasując się na pierwszym miejscu. No i oczywiście popularności temu wykonawcy sprzyjał też fakt, że jest znanym TikTokerem. Trzecie miejsce zajęła pochodząca z Kuby, ale reprezentująca Hiszpanię, Chanel. A czwarte miejsce zdobyła reprezentantka Szwecji, Cornelia Jacobs. A jeżeli chodzi o inne występy, oczywiście zawsze nie brakuje dziwnych występów. Na pewno dziwny był występ Norwegii, którzy nie dostali może zbyt wiele punktów od jury, ale jednak aż 146 punktów od widzów, co też jest zastanawiającym wynikiem, a na przykład dużo lepsza piosenka zdaniem widzów, czyli reprezentant Szwajcarii Marius Bär, od widzów nie otrzymał żadnego punktu, tylko od jury 78 i zajął ostatecznie 17. miejsce. Na pewno z takich wygłupów to dość wysoko zawędrowała Mołdawia, którą reprezentowali Zdopsy Zup i Alwachow Brothers. Teka jednak bardziej spodobała się widzom, którzy przyznali 239 punktów, a żyli tylko 14. Ale ostatecznie skończyło się na bardzo dobrym 7. miejscu. Jeżeli chodzi o całą galę, to Włosi są znani z przygotowywania różnych festiwali, więc wydaje się, że wyszło to profesjonalnie, choć były przed półfinałami jakieś kłopoty ze sceną. No a w roli prowadzących wystąpili Alessandro Cattelan, Laura Pozzini i Mika. Wydaje się, że chyba sobie dobrze poradzili w roli prowadzących, choć nie obyło się bez pomyłek, bo Mika, kiedy zapowiadał Krystiana Ochmana jako reprezentanta Holandii, a nie Polski. No i oczywiście po finale zaczęły się również lamenty, że Ukraina nie przyznała żadnego punktu Polsce, a Polska przyznała 12 punktów Ukrainie. No i na koniec oczywiście pozostaje jeszcze jedna kwestia, gdzie odbędzie się przyszłoroczny konkurs piosenki Eurowizji, czyżby w Kijowie? Właśnie tego do końca nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja w Ukrainie. Sam prezydent Wołodymyr Zełenski zaraz po zwycięstwie Kalusz Orkiestra napisał, że konkurs Eurowizji w przyszłym roku powinien się odbyć w Mariupolu, ale wydaje się to mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobnym miastem jest Kijów albo na przykład Lwów, no ale jak to będzie, to się oczywiście okaże, bo oczywiście pierwszeństwo w organizacji konkursu ma kraj, który zwyciężył poprzednią edycję Eurowizji, ale gdy nie może tego uczynić, no to zazwyczaj rozmawiają w organizacji kraje z tak zwanej Wielkiej Piątki, czyli Włochy, Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Hiszpania. Więc jeżeli nie na Ukrainie, to prawdopodobnie w którymś z tych państw odbędzie się przyszłoroczny konkurs Eurowizji.
A jak będzie, to się oczywiście okaże. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.